Dzień dobry, ja się nazywam Jakub Dźwilewski, to są Rozmowy o Mieście, a dzisiaj moim gościem jest Kinga Dębska, animatorka kultury, pedagog, reżyser teatralny i mógłbym jeszcze długo wyliczać. Natomiast dzisiaj naszym pretekstem do naszej rozmowy jest zupełnie nowe wydarzenie, które się szykuje. Festiwal kulturalny w samym środku wakacji. Tak. Co to będzie? Jeszcze to... jaka nazwa? Kulturka. Kulturka, tak. Dobrze. Czyli proszę Państwa, przed nami... Garść kultury. Kino, co to będzie w ogóle za festiwal? Skąd się wziął pomysł na niego? To nie jest mój pomysł. To jest pomysł Magdy Marszałkowskiej, która nas tutaj odwiedza z Wiednia. Serdecznie pozdrawiam Magdę. Ewy Buzo i Kuby Dobnera. I oni zaprosili mnie do współpracy. To było, nie wiem, nie pamiętam kiedy, ale było zimno na pewno. Ja się zobowiązałam, że tak, pomogę, ile mogę, ale generalnie nie mam czasu, jak to zwykle bywa ze mną. No ale tak się stało, że ten pomysł mi się tak spodobał, że się dałam wciągnąć trochę bardziej niż trochę. Stowarzyszenie, które reprezentuję, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pasja, zostało takim, no, powiedzmy, opiekunem tego wydarzenia. Dlaczego w wakacje? Bo to jest taki czas, kiedy ludzie mają wolne, kiedy mają czas na to, żeby właśnie przebywać trochę, pobytować z kulturą. I to jest też czas, kiedy się w Kędzierzynie niewiele dzieje. Dlatego... No, problem jest takie przekonanie, że w wakacje to nikogo nie ma, wszyscy wyjechali. No, pewnie wiele osób wyjeżdża, ale też mamy nadzieję, że wiele osób jeszcze przyjeżdża. Tak. Trochę ludzi, tak? Też jest dużo osób, które po prostu też nie bardzo mają co zrobić ze swoim czasem, bo nie mają możliwości wyjazdu, albo wyjeżdżają gdzieś do okolicznych miejscowości, albo wyjeżdżają na wycieczki rowerowe, czyli są gdzieś tutaj w pobliżu i mogą przybyć 26-28 lipca, to tak już. To będzie weekend. To będzie piątek, sobota, niedziela. No i myślę, że chcielibyśmy, żeby to był początek jakiejś takiej cyklicznej imprezy, żeby wszyscy wiedzieli, że w Kędzierzynie Koźlów pod koniec lipca to jest kulturka i warto przyjechać. I myślę, że to byłoby fajne dla nas wszystkich, nawet dla naszych hoteli, po prostu dla naszego miasta, żeby to była faktycznie taka impreza, na którą chciałoby się przyjechać. Ja widziałem pierwsze zapowiedzi tej kulturki, jak się pojawiło, jeszcze nie bardzo wiedziałem, o co tu chodzi. To było, że to będzie połączenie teatru, gastronomii, sztuki wszelakiej. To co to właściwie będzie ta kulturka? Co się w niej zawiera? Idea w ogóle była taka, żeby to była prezentacja zespołów, ludzi kultury, którzy działają tutaj na terenie naszego, właściwie naszego powiatu, można tak powiedzieć, bo to się nam rozszerza o powiat. Mamy już patronat prezydenta miasta, mamy patronat starosty, staramy się o patronat marszałka. I chodziło o to, żeby ci ludzie, którzy może niekoniecznie działają przy instytucji takim, jakim jest Miejski Ośrodek Kultury, żeby mieli okazję do pokazania tego, co robią. Między innymi ja, bo ja też nie działam w Miejskim Ośrodku Kultury. I taka była idea i zaczęliśmy szukać takich zespołów. Problem się mały pojawił, że nie wszyscy są na miejscu wtedy. No i trzeba było jakby oprzeć się na tych ludziach, którzy zadeklarowali, że tak, że będą, że wystąpią. Chcieliśmy, żeby to byli ludzie jakby reprezentujący różne gałęzie kultury, czyli śpiewający, i tańczący, i teatralni ludzie. I chcieliśmy, żeby w jakiś sposób angażować po prostu uczestników, żeby to była taka kultura włączająca, żeby to nie była tylko taka kultura, że my coś pokazujemy i ktoś to ogląda, tylko żeby ludzi włączać w te działania, które będą miały miejsce. Robimy to pierwszy raz, więc też badamy teren, mapujemy w ogóle to wydarzenie, jak to wszystko będzie. Natomiast mam nadzieję, że się uda, bo oprócz koncertów, oprócz spektakli teatralnych, oprócz takich imprez tanecznych też, to chcemy przeprowadzić serię warsztatów,
Szczególnie one są adresowane do dzieci, ale nie tylko, jeżeli się zgłoszą też osoby w innym wieku, to też... Też jest trochę dzieckiem. Tak, ale ja myślę, że... Bo ja akurat będę prowadziła warsztaty teatralne, więc jeżeli się zbierze grupa dorosłych czy, nie wiem, młodzieży, to ja jestem w stanie dostosować się tymi zajęciami do określonej grupy. Chodzi o to, żeby ludzie faktycznie uczestniczyli i żeby przeżywali kulturę, a nie tylko ją oglądali. Podoba mi się to, co mówisz, bo przypomnę sobie, jak ponad 20 lat temu rozmawiałem z Adamem Hanuszkiewiczem, słynnym reżyserem, który opowiadał, że jemu się marzy taki teatr jak czasów nie Sienkiewicza, tylko Szekspira. Że ludzie jedzą, biesiadują, uczestniczą, że ten teatr nie będzie taki świątynią teatru, tylko będzie miejscem jak najbardziej do spędzania czasu i wchłaniania tej kultury przy okazji, żeby było też możliwe, można porozmawiać. No nie wyobrażam sobie podczas spektaklu, że ktoś gada. No to podczas spektaklu nie będzie może takiej możliwości, bo część spektakli będzie w Koźlu, w Twierdzy, no to tam raczej nie będzie. Nie, bo jak ktoś zacznie rozmawiać, to już nie ale, będzie miejsca dla aktorów. Ale mam nadzieję, że będzie taka możliwość po, że te spektakle będą okazją do rozmowy. No chcielibyśmy bardzo. Będą też, no mamy gwiazdę naszego festiwalu, bo każdy festiwal powinien mieć gwiazdę. I gwiazda nie jest z Kędzierzyna Koźla. Gwiazda nie jest i nie wszyscy będą z Kędzierzyna Koźla. Gwiazda to Tomasz Raczek, z którym spotkanie odbędzie się 26 w piątek i to spotkanie, opiekunem jakby tego spotkania jest Miejska Biblioteka Publiczna. To będzie spotkanie autorskie i my się bardzo cieszymy, że Tomasz Raczek się zgodził do nas przyjechać i bardzo się cieszymy, że Hotel Solidaris w Azotach go ugości. Także to będzie nasza gwiazda, ale gwiazd będzie dużo więcej, może nie tak znanych i nie tak... Znanych lokalnie na przykład. Tak, znanych lokalnie. No to wymienimy ich. No to zacznę od moich gwiazd. Proszę gwiazdeczek, bardzo. Czyli teatr ludzi pracujących i nasz spektakl Aktory, których wielu mieszkańców już widziało, ale mam nadzieję, jeszcze właśnie, więcej nie widziałem, jeszcze więcej okazję. I mam nadzieję, że przybędą. Będzie, to może opowiem po kolei o piątku, tak? Czyli mamy Tomasza Raczka, mamy Aktory i mamy koncert zespołu Honker, znanego na naszym terenie, lubianego i ten koncert się odbędzie na Wyspie. W sobotę będzie szereg warsztatów dla dzieci i będą i nie tylko dla dzieci. Będą to warsztaty teatralne, będzie sensoryka plastyczna, będą takie warsztaty związane z legendami śląskimi i z motankami i będą warsztaty kedamy. I potem po południu będzie spektakl, który przyjedzie do nas z Wiednia, spektakl Magdy, w reżyserii Magdy Marszałkowskiej, Pies pogrzebany. Potem będzie koncert, będzie recital Zuzanny Bar, to jest uczennica, już właściwie absolwentka drugiego liceum i tutaj miała swój recital w Chemiku we wrześniu. Bardzo udany. Tak, recital. Piękny był ten recital i się bardzo cieszę, że Zuzia się zgodziła pokazać go i że będzie i że będą jej koledzy i koleżanki. I będzie też koncert takiego zespołu, to jest nowy zespół, to nie będę za dużo zdradzać, ale śpiewają też poezję śpiewaną, będzie to Tuwim, także to będzie taki bardzo, myślę, miły wieczór. Jakby ktoś myślał, że Tuwim to, że starszy autor dla dzieci, to może się pomylić, bo Tuwim ma czasami teksty, które spodziewanie są aktualne. Tak, to są takie teksty akurat, powiedzmy, dla dorosłych. Zdecydowanie. I będziemy mieli możliwość zobaczenia spektaklu Teatru Tańca Roarte. Kasia Kozłowska też przeprowadzi taką małą animację, naukę tańca, który poprzedzi sobotnią taką imprezę z DJ-ką, a DJ-ką będzie moja koleżanka z pedagogiki teatru, która jest właśnie DJ-ką, Linda Makarewicz, ona przyjedzie z Warszawy, więc to też będzie, nie będzie nasza lokalna... Czyli właśnie chodzi o to, żeby przy okazji pokazać, że ta sztuka nasza jest na tym poziomie też jak najbardziej wiedeńskim, warszawskim. Oczywiście, oczywiście. Mhm. No i niedziela,
Tutaj bardziej, ta niedziela jest bardziej skierowana może do dzieci, ale niekoniecznie. Spektakl Pani Twarda, mojego teatru na krawędzi, ale nie jest tylko dla dzieci. Ale więc... to jest chyba jeszcze bardziej dla dorosłych nawet, tak? Tak, ja myślę, że warto, żeby dorośli zobaczyli. Bo tam są młodzi aktorzy, licealiści. Tak, tam są młodzi aktorzy, licealiści i mówią o trudnych problemach, ale spektakl mogą dzieciaki też obejrzeć, bo też widziały i też się podobał, tylko one przeczytają co innego z tego spektaklu. A to jest najmniejsza sztuka. Dokładnie. Żeby mówić tym samym przekazem, a jednocześnie do trzech różnych grup i każdy z nich wyciągnie coś dla siebie. Czyli młodzi aktorzy, co jeszcze? Młodzi, potem będą aktorzy dorośli i będzie spektakl Ewy Buzo Król Ból. I ten spektakl był grany kilka lat temu, on został specjalnie na tą okazję, chciałam powiedzieć odrestaurowany, ale może to okropne słowo. Też nie najlepsze słowo. W każdym razie ponowna okazja, żeby obejrzeć, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał. Tak, potem wystąpi dla nas zespół pieśni i tańca Komorno. Wystąpią dzieciaki z Większyc też w takim repertuarze ludowym prowadzone przez Beatkę Kozioł. Moją aktorkę, tancerkę zespołu pieśni tańca Komorno, instruktorkę właśnie taneczną również. I Beata będzie uczyła tańców ludowych w niedzielę. No to mam bardzo szeroki rozrzut, wbrew pozorom. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze będą atrakcje jakieś... food trucki. Tak, bo chcielibyśmy, żeby to po prostu była taka, było coś dla ciała i żeby było coś dla duszy. No bo nie da się samą sztuką ileś godzin przeżyć. Nie da się. Trzeba się dokarmić i dopoić też. Tak, no to dobrze. No to żebyśmy mieli siły na to wchłanianie tej sztuki. Kulturka, ostatni weekend lipca. Tak, 26-28 lipca. Serdecznie zapraszamy i zapraszam do śledzenia nas na Facebooku i na Instagramie, Kulturka, pojawiają się kolejne informacje. Bardzo ładne animacje się też pojawiają. Tak. Zauważyłem, że macie dobrego grafika. Mamy świetnego grafika, Blankę Dobner, bardzo dziękujemy. Graficzkę, tak. Tak. Bardzo dobrze. Osobę graficzną. No, nie bójmy się feminatywów, czemu by nie. Akurat tu przychodzi mi to jakoś łatwiej, są trudniejsze sformułowania. Twórcy z Kędzierzyna Koźla wpadli na pomysł, jak te wakacje, które były troszkę puste pod względem wydarzeń kulturalnych, nam zapełnić. Tak. I ten festiwal no ma być... Przede wszystkim zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy, że wspiera nas oczywiście MOK. Tak. Żeby ktoś nie pomyślał, że my tutaj wbrew. Czyli to nie rewolucja jakaś, nie, tylko to nie jest najbardziej rewolucja i bardzo jesteśmy wdzięczni, bo... dużą pomoc otrzymaliśmy. W ogóle takie wsparcie też mentalne otrzymujemy tutaj od wielu osób z Kędzierzyna i to trochę dodaje skrzydeł, więc za to też serdecznie wszystkim dziękujemy. A my dziękujemy, że Wam się chce, bo dzięki Wam zapowiada się znakomita impreza, właśnie cykl imprez. Także drodzy Państwo, ostatni weekend lipca, już się szykujcie, festiwal Kulturka. Kulturka brzmi tylko tak niewinnie, a w rzeczywistości będzie kawał dobrej kultury i to z bardzo różnych jej form. Zapraszamy serdecznie. Pierwszy raz. Pierwszy raz, ale jak się Wam spodoba, to na pewno nie ostatni. Dziękuję. Dziękuję.